Nic. Ale jeszcze jem chipsy. No po prostu już chipsy, ale jak cię odebrałam, też taki cichy byłeś. I wiecie co? O, wzruszam się na samą myśl. Czy ja wam w domu miałam pokazać, jaki prezent tutaj mam dla Maxa? To wam zaraz w aucie pokażę. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu! Wiecie co, jest już godzina 14:30 i dopiero się do was odzywam. Właśnie, wiecie, się trochę ogarniam, włosy muszę rozczesać, bo będę niedługo się zbierała po Maxa. Ja nie wiem w sumie, jak mi ten dzień dzisiaj zleciał. Chciałam od rana zacząć nagrywać, ale jutro są urodziny Maxa i wiem, że jutro nie będę miała czasu popracować, więc dzisiaj po prostu jak Maxa, wiecie, zawiozłam do szkoły, od razu rzuciłam się w wir pracy. No i... Just like that, jak to się mówi, zrobiła się nagle właśnie 14:30, no i będę się teraz po niego szykować. Perfumy. Dzisiaj mam ochotę na... A wiecie co? Aż się przykurzyły lekko. Mam dzisiaj ochotę na La Vie Belle. Mam taką końcówkę i prawie już jej nie używam, bo mi szkoda. Mi jest zawsze wszystkiego szkoda. Ojej, jaki to jest piękny zapach. No uwielbiam po prostu. Kiedyś dostałam od Wojtka tą inną wersję La Vie Belle. Ona też jest ładna, ale nie przebije tej. Wojtek był wczoraj w Heronie i tak te rzeczy leżą. I zapomniałam wam z rana nagrać, to może teraz wam pokażę, bo może macie Herona obok siebie i ktoś skorzysta. Sos berneński, nie wiem dokładnie jak to się wymawia, po 3 pensy był tylko. Zobaczcie, 3 pensy, szok. I to jest sos na bazie sosu holenderskiego, przygotowuje się go z mlekiem i z masełkiem. Z mięskiem można podawać, bardzo fajnie, także kupił Wojtek 4. Tutaj orzechy prażone, zobaczcie, po 7 pensów. Tutaj coś fajnego. Jest to sos do szwedzkich klopsików. Taki sos ja zawsze, albo zazwyczaj w IKEA kupowałam, a nawet nie wiedziałam, że ta firma Bisto też robi i po 31 pensów był. Normalna cena £1.25. I tutaj mamy jeszcze przyprawa do spaghetti bolognese. To jest już akurat tylko przyprawa, nie sos. Po 25 pensów była, też kupiliśmy na znaczy kupił Wojtek na spróbowanie. No i znów się pojawiły te miksery, my je często kupujemy. Tu jest akurat chili i ogórek. Bardzo, bardzo lubię takie okazje w Heronie. No przecież jeszcze coś wam chciałam pokazać. Ostatnio, nie tak dawno, kupiliśmy tą oliwę w Tesco. I wiecie co, ona jest pyszna, ona jest tak dobra. Ona kosztuje z kartą Tesco tylko 5,90, a tutaj jest jej 1 litr. Jest naprawdę super i ma taki... Poczekajcie. O, zobaczcie, i ma taki dzióbek na końcu i tak wygodnie się ją, wiecie, nalewa i to tak dosyć wolno leci przez ten dzióbek. Także bardzo, bardzo wam polecam. Cześć, Maksio! Maksio dostał niespodziankę, chrupki. A zobaczcie, jaką my mamy pogodę. Deszcz. Jakiś ty taki cichy dzisiaj jesteś, Maksiu. Co to się stało? Nic. Jeszcze jem chipsy. No po prostu już chipsy, ale jak cię odebrałam, też taki cichy byłeś. Taki dzień? Tak. Przeżywa Maksiu może już na jutro. Ja już jestem wykąpana i wiecie co, tak sobie dzisiejszy dzień wspominałam i Max tak przeżywał, szczególnie właśnie przed pójściem spać, przeżywał te urodziny jutro. Wiecie, że jak go kładłam, to tak się położyłam z nim i opowiadałam mu, jak jechaliśmy do szpitala, jak
pan doktor nam go, no wiecie, tak po dziecinnemu, że pan doktor go wyciągnął z brzuszka, podał nam go i że go tuliliśmy i że byliśmy tacy szczęśliwi i potem, że do szpitala przyjechała Monika z Maćkiem, pierwszy raz go zobaczyli i o jeny, tak uważnie słuchał, tak go już interesuje to i tak rozumie, pierwszy raz aż tak słuchał, no, bo co roku tak jakby z nim wspominam te jego narodziny, ale wiecie, no nie rozumiał połowy z tego, a w tym roku pierwszy raz widzę, że coś tam docierało do niego i przeżywał strasznie i przeżywa, że jutro właśnie do szkoły pójdzie, no bo ja wam nie mówiłam, że takie prezenciki kupiłam dla każdego dziecka, a wiecie co, może pójdziemy na dół i tam wam wszystko pokażę i tam wam wszystko opowiem, czekajcie. Ojej, aż zachrypłam. Troszeczkę się ogarnęłam, włosy rozczesałam i wiecie co, jak ja się kąpałam, Wojtek pościelił łóżko i teraz muszę uważać jak nagrywam, ale generalnie to tylko stół będzie mi potrzebny. No ale dobra, wracamy do prezencików. Mam tutaj siatkę przygotowaną, taką stezką, ale tą siatkę jutro rano, jak Maxa zaprowadzę do szkoły, tą siatkę wręczę pani. Bo jak wiecie, każde dziecko w szkole tutaj w Anglii nosi taką żółtą teczkę do szkoły. I właśnie jeżeli któreś z dzieci ma urodzinki i przyniesie torcika czy jakieś słodycze, kiedyś Max dostał torcika, a kiedyś dostał żelki. To pani nie dają dziecku do ręki, ani dziecku, które ma urodziny, nie rozdaje tego, to jest śmieszne, tylko pani właśnie wkłada na koniec szkoły każdemu dziecku do teczki. Także przygotowałam tutaj prezenciki. A no zaraz wysypię wam, pokażę jak to jest, ale generalnie są to takie bączki drewniane, a ja wam muszę historię tych bączków opowiedzieć. Otóż Max kiedyś wrócił ze szkoły i mówi: mama, taki bączek tam był w szkole, taki mini, mini. O to chodziło, bo on tylko jeszcze jest takim dużym. I mówi, że każde dziecko się chciało bawić, bawili się i on tak bardzo by chciał takiego bączka. Potem jak się dowiedziałam, to któreś z dzieci przyniosło takiego bączka do szkoły, każde dziecko się bawiło, potem oczywiście wojna, bo każde chciało, na koniec ten bączek zginął i jest zakaz przynoszenia, wiecie, czegokolwiek do szkoły. No i stwierdziłam, że skoro tak bardzo dzieci te bączki lubią, to zamówiłam 29 bączków, 29 osób jest w klasie z Maxem, znaczy 29 dzieci, 28 minus Max, bez Maxa, jeny. Ale dałam 29, żeby wiecie, no Max też dostał w tej teczce takiego bączka. O, zobaczcie, fajnie to jest popakowane. Bardzo fajne takie prezenciki. I każde jedno dziecko, które chodzi do klasy, dostanie taki upominek od Maxa. I wiecie co, miałam problem z naklejką, ale już wam mówię o co chodzi. Bo miałam przygotować naklejki Max's fifth birthday. I wiecie co, jak na komputerze w programie wpisywałam z tą kreseczką S, to mi taki odstęp robiło i nie mogłam sobie z tym poradzić, a byłam sama w domu. I mówię, dobra, to wydrukuję Max piąte urodziny i tyle. Też jest bardzo dobrze i fajnie to wygląda. I mam tutaj też, gdzie to jest? Mam tutaj zaproszenia. Max też strasznie przeżywał te zaproszenia. I minimum dzieci, które mogą, no bo jak już wiecie z poprzedniego czy przedostatniego vloga, jakoś tak, Max wyprawia urodziny w Adventureland i tam jest minimum dzieci 12, za tyle trzeba zapłacić, ale Maxowi się nazbierało 15, ale wiecie co, podejrzewam, że może ktoś nie przyjdzie, także będzie pewnie pomiędzy 12 a 15, tak jest ok. No i zaproszenia wypisywałam, ale najpierw musieliśmy z Maxem ustalić listę dzieci właśnie. Ojejka, on to by najchętniej, wiecie, całą klasę zaprosił, no ale to za dużo trochę. No i stanęło na 15 i to są zaproszenia, które idą do szkoły jutro. I właśnie te dzieci, które są zaproszone, dostaną i zaproszenie, i bączka, a te, które nie są zaproszone, samego bączka. No i teraz mam tutaj jeszcze kartę, bo Wojtka mama ma niedługo urodziny i pomyślałam sobie, że wyślemy jej kartę od Maxa. Tutaj mam taką kartę i Max wypisał i to jest tak słodkie. Myślę, że babcia Krysia się tak ucieszy. Zobaczcie, tutaj jest napis Max, babcia, Krysia, urodziny i ozdobił serduszkami i kółeczkami. I to wyślemy do babci Krysi. No i tą zawieszkę Max jutro będzie miał przypiętą do mundurka.
ale jeszcze dla swojej ulubionej koleżanki Emilii kartę przygotował, zobaczcie. Tutaj śmieszny człowieczek z długą ręką, z tyłu mama, tata, Emilia, Max. I w środku Emilia i serce i taka uśmiechnięta buźka, jacie i jeszcze, to jest Max podejrzewam, trzyma tą literkę L. Ja. Dobra, teraz przyniosę, tam mam te dekoracje, którymi będziemy tutaj stroić. Mam tutaj balony, które zaraz będziemy dmuchać. Mamy tutaj popersy, porozkładam na stole. Mam tutaj pączki, to będzie torcik Maxa, poukładam jeden na drugi, wbiję świeczkę i to będzie właśnie o poranku Maxa torcik. On tak chciał te pączki, po prostu nie mógł oderwać wzroku, w sklepie od nich stał i że on tak bardzo je chce, ja go odciągnęłam, Wojtek szybko do koszyka wrzucił, także takie kolorowe będzie miał. I mam tutaj świeczkę, piątkę. No i mamy tutaj obrus, talerzyki, kubeczki. Serwetki, fajny, fajny taki komplet, naprawdę. I mamy baner. I tak myślałam, jak to tutaj ozdobimy, no bo tak naprawdę to talerzyka i kubeczka tak naprawdę Max nie potrzebuje, bo wiecie, no jutro świętujemy tak po domowemu urodziny jego. Imprezę będzie miał innego dnia, ale ten, ale tak sobie pomyślałam, że właśnie śniadanie zje sobie na tym talerzyku, mleczka się rano napije, może ja kawę sobie zrobię w takim kubeczku, żeby mu było miło, że ja też piję z takiego kubeczka, no. No i plan na jutro jest taki, że no Wojtek jutro pracuje, ale tak, Max dostanie z rana prezent, takie upominki, drobiazgi jak wstanie. Wstanie, tutaj stół będzie udekorowany, baner będzie wisiał i dostanie tam ten prezent, już Wam mówię, co tam jest. Lepiej chyba jak dzisiaj Wam pokażę, bo jutro to wiecie, szał będzie. Dostanie tą książkę o misiu, który ma na imię Max. Dostanie takiego kręciołka, to świeci i się kręci i nie wiem, czy tu muzyka jeszcze gra, czy nie. Max zna to z bajki Bing. Bing dla Suli kiedyś kupił na urodziny takie coś i jemu się zawsze to tak podobało i mu kupiliśmy. Dostanie słodycz, lizaka z takim proszkiem do maczania. Jeszcze jedną słodycz, on bardzo je lubi, te pastylki owocowe. Dostanie taką buteleczkę z proszkiem. I dostanie 6 wymarzonych bączków, bo on nie wie jeszcze, że te bączki ma, wiecie, dla dzieci z klasy. On wie, że będą upominki, ale jakoś zaczęliśmy rozmawiać i te naklejki, które drukowałam, go tak zainteresowały, że w końcu nie dowiedział się. I dobrze, będzie miał rano niespodziankę, 6 bączków, o jeny, będzie zachwycony. I to są właśnie o poranku takie drobiazgi. Później on pójdzie do szkoły i ja odbierając go ze szkoły, przyniosę mu balona z helem urodzinowego, będę musiała wcześniej podjechać do sklepu kupić i dostanie prezent. Ode mnie jeden. Potem pójdziemy z Maxem i z Maćkiem, bo Maciek ma jutro wolne, do McDonalda. Potem pójdziemy do sklepu, żeby Max sobie wybrał prezent od Maćka. I wrócimy do domu, potem Wojtek wróci z pracy i przyniesie Maxowi jeszcze jeden prezent. Ale tą resztę prezentów pokażę Wam już jutro. Teraz zajmujemy się dekorowaniem stołu. Baby, in spite of the body stretching out your pinstripes, got so much to tell you. Come on inside. You was MIA from the invite, tryna give me dabs with my hands tight. All I wish for, if you could go my way, yeah. Been had me from the start. You've been on my radar for too long. Want you to stay, babe. You'd never say the word. Give you the world, girl, won't you try me? I bet you gon' like it. Elava, yeah, me. Elava, yeah, me. Elava, with me, baby. Elava, yeah, me. Elava, yeah, me. Elava, with me, baby. I wszystko jest już gotowe. Fajnie to wyszło, ale będzie miał niespodziankę, jak wstanie. Tutaj jest jeden baner. Wiecie, że to były 3 takie w komplecie?
drugi na obrazie wisi, trzeci na zasłonie. Tutaj ozdobiłam jego krzesło trzema balonami. Resztę balonów położyłam na stole, bo on będzie się nimi bawił. Prezent czeka. No i talerzyki, serwetki, popersy. Ja, pięknie to wyszło. Wiecie co, ten obrus jest tak wielki, że ja się zastanawiałam, czy nie zostawić go złożonego tylko tak przez środek. Trochę nie mogłam sobie z nim poradzić, bo niby jest miękki, ale taki, nie wiem, wyginał się. To jest taki jakiś inny ten papier, nie wiem. Ale jak już leży, to bardzo fajnie wygląda. No, podoba mi się, naprawdę. Także ja szykuję się do spania. I widzimy się rano. Jo, Maksiu tutaj przyjdzie. Zobaczymy, o której przyjdzie. Nieraz on przychodzi tak nad samym ranem, że jeszcze się kładzie na chwilę do nas i zasypia. A nieraz już rano przyjdzie, że już wiecie, wstajemy, po prostu zaczynamy dzień. No ale na pewno od razu zacznę Wam nagrywać. Także pa, pa. Widzimy się rano. Dzień dobry. Dzień dobry. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. 100 lat. O, jaki nieprzytomny. Właśnie przyszedł Maksiu. Dobra, że tam coś mokrego. Jest 6 rano. Dobra, że coś tam mokrego czuję i chciałbym to wyciec. Już, możesz śpiewać dalej. Mogę śpiewać dalej. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Maksio! Ile ty lat już masz? 5! 5 latek! Wszystkiego najlepszego, Maksiu. Ale patrz, jak jesteś duży. Taki, ojej, taki duży jestem. Taki duży. Ale jak przejdę na ziemię, to lepiej będę. Taki duży jesteś. Ja dziękuję. Możesz, to jest wszystko dla ciebie, Maksiu. Wszystko dla ciebie. Lubię taki duży balony. Bo chciałabym ściąć wszystkie balony na dół. Mama. O, nie mam siły. Daj, mama będzie trzymać, a ty ciągnij. No. Ale nie mam siły ciągnąć. Bo jest za wcześnie. Bo jest za wcześnie rano. No, uwaga. Trzymasz? Tak. Co to jest, mama? No ciekawe, co to może być? Chcę zobaczyć. Sukienki! Prezent! O, to jest moje ulubione. Tak to lubisz? Tak, to jest moje ulubione. Tak oranżatka to jest. Co jest oranżatka? Oranżatka, taki proszek. O, lubię. To jest moje ulubione. Wow. Długo nie kupiłem takiego. Długo nie kupiłeś takiego? W szkole miałem takie. W szkole miałeś, takie, no? Takie samo. Coś ty. Tak, takie samo i takie same kolory miało. Coś ty. Chcę rozpakować to. No pewnie. Pączek. Bączek? Pączek z pupy. Chcę sobie próbować to? O jem, jak ładnie zakręciłeś. Ja umiem tak z szkole też. Ale naprawdę ładnie. Drugi bączek. To ile tych bączków, co? Ile? To jest drugi bączek na zapas? Na zapas, no. O. No to chciałem zostawić w panieluku. Co to jest? Co to jest? Pamiętasz, jak Binga oglądałeś i Suli kupił takie na prezent? Tak. To jest coś takiego. Czekaj, trzeba tam papierek wyciągnąć, żeby uruchomić. Trzymaj. Trzymaj albo wyciągnij, no. O, i teraz. Ale piękne. Wrzucę to do moich ulubionych zabawek. Coś ty? Bo tak, to żeby już nie spadło. Moja ulubiona zabawka też. Mama, patrz, ile bączków. Ile bączków. Wow! Ile tych bączków. Patrz, ile. Ile bączków, cały zapas.
Teraz jak ci się jeden zgubi, będziesz miał następne. Albo uruchomisz wszystkie naraz. Chyba trzeba. Ale pięknie. Pewnie. Ostatni. Ale mama, chciałabym tutaj siedzieć, bo to jest uleżył balony. No tak, to jest twoje miejsce. O, to mam. A co tam jest napisane? Max. Max, książka o Maxiu. To jest Maxiu. To jest Maxiu. Jest mama. Tak jest. O, jeszcze czegoś nie widziałam tego. Twoje ulubione. Moje ulubione. Dziękuję. Proszę, kochanie. Chciałbym się zajadać, mama. Zajadać? Tak. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? Nie patrz, nie patrz, nie podglądaj. Okej, okay, nie patrz. And we just sing along, and I can't help but feeling just loving. Już, otwórz oczy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Maxiu! Maxio! 5 lat kończy! Uhu! Zmuchniesz świeczkę? Tak. Nie, nie, nie! Ojeny, ojeny! O matko! Pomyśl sobie marzenie. Pomyślałeś? Nie. Ale nie mów mi sobie. Dobra. To, że odciska, to dobrze. Spełni mi się marzenie. Już. To teraz dmuchnij. Musisz bliżej. Ale chciałbym tak próbować. O, prawie się udało. Musisz zmuchnąć teraz jeszcze raz. Mama zdjęcie robiła. Brawo! Tutaj króliczek i trzeba świeczkę. Dobra. Nie będę dmuchał jeszcze. Nie będziesz dmuchał? Nie. Teraz będziesz zajadał się pączkiem, co? Max 5 lat, mundurek założony, przypinka przypięta i balon gotowy. I balon gotowy z funtem. Maxiu będzie go tak niósł. Pięknie. No pokaż jeszcze tą przypinkę. Jak ty pięknie wyglądasz. Wszyscy teraz będą wiedzieć, że ty 5 lat kończysz. Kogo to list? Dla Emilia. Dla Emilii? Tak. No to idziemy do szkoły. Witam się z wami już troszeczkę później, a jest dokładnie w 12:30. Co to był za poranek? To był tak wspaniały, tak radosny, ale też taki emocjonalny bardzo dla mnie. Poranek i ja. Maxiu przyszedł tutaj, to była 6 rano czy przed 6 rano? I na początku taki zaspany, po prostu tarł oczy, był nieprzytomny. Ja go wzięłam, położyłam do łóżka, myślałam, że on będzie spał. A on zaczął się chyba dobudzać i zaczął sobie przypominać, że to są jego urodziny.
I zaczął tak zerkać w tą stronę tutaj okna i zobaczył najpierw stół i tak jeszcze próbował spać, ale to już wiecie, myśli się kotłowały w głowie. I zaczął mówić do mnie, mama, dzisiaj są moje urodziny. I taki coraz większy uśmiech, coraz większe oczy, coraz bardziej się budził. Mówię, dobra, z tego spania i tak nic nie będzie. Teraz to bym go tylko męczyła, każąc leżeć i wiecie, czekając, aż będzie tam pół godziny czy godzina później. No więc wstaliśmy i widzieliście, co się działo. Ja, taka radość. Wojtka nie było, Wojtek w pracy, ale... No ale zobaczy sobie we vlogu. No i wiecie co, ja tak naprawdę to mam taką nieprzespaną noc. Pożegnałam się wczoraj wieczorem z Wami i później zaczęłam z Maćkiem pisać, bo Maciek dosyć późno do domu wrócił. I Maciek się mnie pyta, czy mam jakąś kartę urodzinową, bo on już nie zdąży kupić. I w tym momencie sobie przypomniałam, że ja karty dla Maksia nie wypisałam. I wstałam jeszcze, to już była 23 chyba, wstałam, zaczęłam szukać kart, jedną dla Maćka, jedną dla nas, żeby wypisać. Zaczęłam wypisywać. I postarałam się tą kartę w taki prosty sposób wypisać, żeby Max sam ją mógł przeczytać. Taka typowo, żeby dla niego była. I mi się udało. Zaraz Wam pokażę. Potem, wiecie co, co chwilę mi się wydawało, że słyszę, jak te banery się zsuwają. A jeszcze mówiłam do Wojtka, że ja nie wiem, czy ta taśma je utrzyma. Takie tylko paseczki. I kurczę, cały czas czuwałam. Cały czas mi się wydawało. A jak mi się wydawało, to zerkałam do tyłu, wiecie, czy one jeszcze wiszą. Nad ranem oczywiście wstałam przykleić taśmę, bo opadły dwa banery. Dwa. Ten tutaj na obrazie i ten na zasłonie. No i już o 6 Max przyszedł. Pokażę Wam kartę. Max. Taka karta. I zobaczcie, jak mu wypisała. Max 5 lat. I on czytał ją i tak się cieszył. Taka radość. Ja nawet nie myślałam, że dla naszego Maxia karta będzie aż tak ważna. Serio, siedział chyba 15 minut z tą kartą w ręku i każdy jeden, ojej, od kaszlu, aż mi łzy poleciały, każdy jeden szczegół oglądał, o wszystkim rozmawialiśmy, tak się cieszył, tylko pytał się, dlaczego z tyłu nic nie ma. Słyszycie ten dźwięk? Ja powiesiłam, przyczepiłam do drzwi, do tej kołatki takiej naszej, balony i wiatr wieje i cały czas to uderza, a ja też czekam na kuriera. I powiem, że dlatego się teraz dopiero do Was odzywam, bo cały czas jak wróciłam ze szkoły, siedziałam na górze i montowałam vloga, tak się stresowałam, bo ten vlog musi być dzisiaj wieczorem na kanale, a ja jeszcze wiecie, nic nie miałam rozpoczęte, siedziałam i też tak stresująco, bo cały czas nasłuchiwałam kuriera i cały czas ten dźwięk słyszałam, ale nie chcę tych balonów zdejmować, bo Max się z nich tak cieszy. W ogóle mam na sobie nową bluzkę, tak, nowy nabytek w mojej szafie, bardzo mi się podoba, taka jest... Taka letnia, ale taka elegancka przez ten ciemniejszy kolor. No niesamowicie mi się podoba. Ja wiecie co, mam mało takich tego typu bluzek w swojej szafie. I chyba dojrzałam do takich. No tak mi się podobają, szczególnie właśnie jak są jakieś urodziny. To się nosi jak koszulkę, a jest tak wygodne. No naprawdę, bardzo mi się podoba. Czy można wiecie, do środka w spodnie włożyć, ja tak wolę wypuszczoną. I te rękawki takie fajne. No, no niesamowicie mi się podoba. Ja. I chyba pasuje mi też taki kolor. Jest ciemniejszy, ale jest okej. Dobra, mam jeszcze 1,5 godziny. Muszę z naczyniami tu jeszcze powalczyć. I co jeszcze muszę zrobić? Nie wiem, Maksiu pączka nie dojadł. Może ja go zjem? Wiecie, że jeszcze od rana nic nie jadłam. Nie miałam czasu po prostu. Chyba tego pączka zjem. On mnie częstował, ale były 4 pączki. Torcik jego. I wiedziałam, że jak wrócimy z Maksem i z Maćkiem ze szkoły, to będziemy jeść na pewno. I nie chciałam, żeby 2 zostały, chciałam, żeby 3 zostały, więc nie jadłam. Ale teraz sobie dokończę tego Maxa. I on tak się cieszył z tej świeczki, z tego torcika. Ja. Potem zadał pytanie, a dlaczego nie ma torta takiego prawdziwego? Ja mu powiedziałam, że torta będzie miał, jak będziemy świętować z jego kolegami, koleżankami. Urodzinki, to wtedy będzie miał dużego torta. No właśnie, pojechaliśmy dzisiaj do szkoły i on z tą plakietką i nawet już po drodze krzyliśmy do auta, osoby, które go mijały, mówiły Happy Birthday Max, znaczy nie Max, ale te, co go znały, to Max, a te, co go nie znały, to Happy Birthday. I to jest takie miłe, przyszedł do szkoły, byliśmy pierwsi na tym, wiecie, placu przed szkołą. On zaczął tam biegać, pierwsi, wiecie, koledzy zaczęli się schodzić, ja...
i wszystkim pokazywał, że to są jego urodziny dzisiaj. No i miał tą kartę zrobioną dla Emilii i Emilii nie było w szkole. Nie wiem, czy w ogóle nie przyszła, czy się spóźniła, tylko on taki zawiedział, nie ma Emilii, a on taki, wiecie, list miłosny tam dla niej przygotował, ja. Ale może potem doszło, jak nie, to to damy innego dnia po prostu. Dobra, bo się rozgadałam. Idę z tymi naczyniami powalczyć i jedy. Ja już tak się cieszę, że Max będzie się cieszył, jak go będziemy odbierać ze szkoły z tym balonem i z tym prezentem jedy. I wiecie co? Dobra, jeszcze zanim pójdę myć naczynia, to chcę Wam ogłosić nowość na kanale. Otóż bardzo długo się zbierałam do rozpoczęcia tej serii. Ci, którzy mnie oglądają długo, wiecie, że ja już nieraz wspominałam, że taką serię będę nagrywać. Otóż dojrzałam do tego i wiecie co? Coś się dzieje po coś. Ja chyba miałam tak długo z tym poczekać, zaraz Wam powiem dlaczego, ale najpierw właśnie zdradzę tą tajemnicę. Otóż rozpoczynamy serię Późne macierzyństwo, ciąża po 40. Wiem, że jest dużo kobiet, które się borykają z decyzją zajść w ciążę, urodzić dziecko, czy to nie za późno. I myślę, że jeżeli moją, naszą historię opowiem, zresztą dużo z tej historii już znacie, bo vlogi nagrywam, ale wiecie, jak to było w czasie ciąży, jakie zagrożenia, jak to wszystko się odbywało, to może łatwiej będzie Wam podjąć decyzję, chociaż już teraz Wam powiem, że Maksiu to była nasza najlepsza decyzja. Jeżeli miałabym to wszystko powtórzyć, powtórzyłabym jeszcze raz. Są bardzo trudne chwile, oczywiście. I to nieraz takie trudne chwile, że aż łzy polecą, ale mam Wojtka, który mnie wspiera, wspieramy się nawzajem. Wiem, że bardzo ciężko by było, gdyby na przykład kobieta sama w tym wieku urodziła dziecko, sama je zaczęła wychowywać, ale jeżeli jest się dwójkę, czy macie oparcie, nie wiem, w rodzicach, w siostrze, w bracie, w najbliższej rodzinie, to naprawdę, jaka, polecam, serio. Ja jestem najszczęśliwsza i naprawdę powtórzyłabym to. I bardzo się cieszę, że mamy Maksia i właśnie chcę Wam zacząć opowiadać to wszystko, jak to było. A tak zaczęłam mówić właśnie, dlaczego coś się dzieje, po coś, dlaczego właśnie tak miało być, że tak długo z tą decyzją zwlekałam, żeby zacząć taką serię nagrywać. Otóż teraz, jak się zbliżały Maksa urodziny, coraz bardziej widziałam, jak on to wszystko rozumie i jak do niego to dociera. I nawet dzisiaj, mama, ja chciałabym się jeszcze raz urodzić. Ja mówię, dlaczego? No bo on to chciałby wszystko widzieć, wiedzieć, jak to jest. Ja mówię, Maksiu, jakbyś się urodził, to też byś był malutki, byś tego nie pamiętał. I dzisiaj mu to powiedziałam, Maksiu, nagramy takie filmiki na YouTube z tego okresu, jak byłeś malutki i mama to wszystko Ci tam opowie. I wiecie co? O, wzruszam się na samą myśl. Że będę to nagrywała z Maksem, tak jakby przy nim, w jego obecności i będę to wszystko opowiadała i to o nim będę opowiadała, gdzie on jest, wiecie, z nami, ma już 5 lat i to wszystko będzie przeżywał i to tak jakby dla niego teraz będę nagrywać, taką pamiątkę mu stworzę, ale też spełnię poniekąd jego marzenie, bo on chce bardzo wiedzieć, jak to było, jak on był malutki, więc jestem po prostu podekscytowana, że zacznę Wam o tym wszystkim opowiadać i znów się rozgadałam za dużo. Dobra, idę do tych naczyń, a ja już Was bardzo serdecznie zapraszam. Wiecie, to nie jest tylko, że dla kobiet, które nie wiedzą, jaką decyzję podjąć, to jest też, to będzie seria dla mam, które mają trochę później to dziecko i jest im trudno w niektórych momentach i będę chciała też Wam pokazać, że nie zawsze jest łatwo. Jest trudno i to jest bardzo trudno i mi też było i jakoś razem może będzie nam łatwiej. Dobra, idę myć te naczynia. To jest tak stare naczynie już w naszej kuchni.
całe już jest, zobaczcie, poprzebarwiane, całe jakieś popękane, porysowane, od spodu całe poprzypalane, a ja po prostu takie uwielbiam, takie kocham i tyle czasu jest już z nami, że mi szkoda go wyrzucić i chyba nigdy się z nim nie rozstanę. No oczywiście tu jest wszystko czyste, ładne, ale no już tak nieraz myślę, że jest czas, a jakoś no nie mogę. Też macie takie ulubione naczynia w swojej kuchni, czy gadżety jakieś, na pewno, które mają już wiele lat. Na pewno takie macie, a nie możecie się z nimi rozstać. Cześć Maciek! Cześć. Właśnie wyszliśmy z domu. Jedziemy właśnie po balona i takie inne sprawy pozałatwiać i wtedy od razu po Maxa i mi się przypomniało, pokaż to, że ja Wam w domu miałam pokazać, jaki prezent tutaj mam dla Maxa. To Wam zaraz w aucie pokażę. No i założyłam mój kardigan długi do tej bluzki i do jeansów. Myślę, że to pasuje. Potem Maciek mnie pewnie nagra, to zobaczycie mój outfit. Ja tą kartę tu włożę. A ty masz ją ze sobą? Mhm. No dobra. A nie mogę odkręcić. Mamy podgląd na Maćka. Ale jest ciepło. 21 stopni, nie wierzę. To po co ja ten kardigan brałam? Ja pewnie to zaraz zdejmę. 21 stopni? Wow! Ale w aucie tak czuć. No jestem w szoku, no ale temperaturę bierze z zewnątrz. 21 stopni. Ale przeżywam. A co ty kawę sobie wziąłeś? No to z wczoraj. O Boże, to trzeba było sen nową zrobić. Nie. Maciek sobie do pracy raz zrobił kawę i zapomniał. Naprawdę? Wczoraj zrobił i nie wziął i dzisiaj ją pije. No w ogóle to jest godzina 14:10, a ja Wam powiem szczerze, że Maciek parę minut temu, może 20 minut temu wstał. Znaczy potem wcześniej wstał, potem się położył, potem znów wstał, potem znów się położył i jak ma dzień wolny, to tak odsypia. Zajechaliśmy pod pocztę, ale jest tak ciepło, że ja sobie normalnie dach otworzę. O, tu temperatura na 22 stopnie ustawiona była, bo z rana jeszcze. No i teraz Wam pokażę. Max już coś podobnego miał, ale mu się popsuło i po prostu był taki smutek, taki żal, że kupiliśmy mu nowe, trochę inne. A mianowicie kupiliśmy mu domino z takim pociągiem, który rozstawia te domina. No i właśnie myśleliśmy, ile klocków wybrać, bo tam było 60, 80, 100, 120, 160 i chyba wzięliśmy... Ile my wzięliśmy? 120? Nie, 180 mu wzięliśmy, największe. I tak małe opakowanie, nie wiem jak to się zmieściło, 180 klocków. No, także... Jak wrócimy do domu, to będzie szalał z dominem. O, tu widzę Maciek. Kartę swoją dołożył. Idziemy. A, raz mogę się w całości pokazać, jak wyglądam. Takiego balona wybieramy z piątką i do tego weźmiemy takie obciążenie. O, będzie pasować fajnie. I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can take another night with you on like this. So let's go, I'm sure you can take it. No i mamy balona! Fajny, nie? Jedy, 5 lat. Kiedy to zleciało? Ja nie wiem. 5 lat. Śledzisz mnie? Tak. Zatrzymaliśmy się na chwilę pod Aldikiem. Maciek był na zakupach, tam do tyłu włożył siatkę. Jedziemy pod szkołę i pod szkołą zrobimy haul. Pokażę, co kupiłem. I dojechaliśmy. Maciek bierze siatkę. Sama nie wiem, co on kupił,
Bo ja w aucie tak zostałam. Ja zrobiłem te zakupy, bo wiedziałem, co muszę kupić. Ja zawsze tylko kupuję to, co muszę. Aha. Takie? To są Kinder Bueno podróbki. Aha, i czekoladowe. Podwójna czekolada, wow. No. Jak one się nazywają? Kaszu. Orzechy nerkowca. To one mi najlepiej smakują. Tak? Ja sobie te z Aldika właśnie? Tak. O, jeszcze miałem kabanosy kupić. Czekaj, muszę sobie zanotować. Bo do pracy takie lubię sobie woreczki robić z kabanosami i właśnie tymi orzechami. Aha. Chwila. Wafle ryżowe. O, to ja bardzo lubię z czekoladą. To dobre, to no. Nie roztopiły. Jabłka to chyba wymienię, bo tam stare już mam. No, cały czas są dobre, no tak. Coś ty. Usteczki. O jak? Aha, dwa opakowania. Mhm. Jakie ładne. Ogórek. Mhm. Tyle ogórka to jest jedno z pięciu na dzień. Aha. Kawa. Mhm. To jest najtańsza kawa. Tak? Mhm. I dobra jest bardzo. Takie też. To są i do domu, i do pracy słodycze. Take away. Chyba spróbuję. I... Przepraszam. Ciemna czekolada Digestive. O Jany, lubisz ciemną, ja nie lubię. Pomidory. No. Banany. Okej, okay. A ładne. I takie jeszcze. Aha, te kolorowe ciasteczka. Ile zapłaciłeś? 15 funtów. O. Idziemy z tym balonem. Swetr zostawiłam w aucie. Ale jest gorąco. I robimy niespodziankę Maksiowi. On w ogóle się nie spodziewa, że dostanie tutaj prezent i balona. O! To jakby latawić jak tam. Maksy ze szkoły krzyczał, tam jest moja mama, tam jest mój brat. Ale Maciek, patrz, wygląda jakby latawić, jakbym tak trzymał. How come the stars come to shine when it's dark from so far? Mam urodziny! Już zdjęcia zrobione! No. Masz urodziny, tak jest! Ale ma, czekaj, widziałam to na górze. Możesz! Tak! Jeszcze głośniej mogę. No. Max się dowiedział, że jedziemy wybierał, właśnie co? Po prezent i od Maćka dostanie. No już wystarczy. Cieszysz się? Tak. No to jedziemy chyba, co? Ale Maciek, chcesz trzymać tego balona? No zobaczę. Bo może spać. Jaki ładny, piękny ma. A ja będę trzymać tu. Ja będę tu trzymać. Jaki ja ważny jest balon dla niego. No. Maksio, a jak już wybierzesz prezent od Maćka, to zapraszam was do McDonalda. O! Ja lubię, a ty lubisz? Tak. No to lubię. Super. No to chyba jedziemy, co? Tak. Ale super, będziesz miał dzień, co? Tak. Zdejmuj, zdejmuj kurtkę. Mówiliśmy, że będzie za gorąco, co? I dojechaliśmy, idziemy do Home... Och, uważaj, 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 Maksiu. Idziemy do Home Bargains. Hej. Max już naciąga Maćka, czy będzie mógł i prezent, i słodycz. Czekajcie, zamknę auto. I wchodzimy do środka. Daj mi rączkę. Ty z Maćkiem. Chyba mama nas nagra, to wiesz, poczekaj, jeszcze chyba tutaj nie ma zabawek. Może tam pójdziemy, ale czekaj, się wybrać jakieś chipsy. Może koszyk musimy, czy nie? Nie. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Dalej. I teraz na słodycze, bo kupiłam już słodycz. Maksiu, teraz idziesz prezent wybrać, zabawkę. Really makes me wonder. O, tutaj to jest. To, co chciałeś, to żeby zobacz. Sobie, taki domek budować. I przemyśl, Max bardzo chciał ja tą myślę, zabawkę. Tak no właśnie. Ja też mam takie obawy, że jak będzie wiatr wiał,
że to będzie w ogóle opadać. No nie cię. O, Maciek, patrz! Max chyba tego nie. Poczekaj. Ale wiecie co, zobacz. Z tego można namiot robić. Tutaj jest... O, to takie do nakładania materiał. I z tego domek można robić. 73 części. Różne kształty. Duże. No idziemy, co ty tam zobaczyłeś? Co ty tam zobaczyłeś? Patrz, co ja zobaczyłem. Ojejku, co to jest? To będzie. Max, to chyba jest za drogie. Nie. To chyba za drogie. Nie chcę tego. Trochę powyżej mój budżet, niestety. Jak powiem, że. Jak powiem cię, to znaczy, że chciałbym kupić to, a jak powiem patrz, to znaczy, że musisz patrzeć i nic nie kupić. Okej. Okay. Jak on ci tłumaczy. A to, o, popatrz, Maciej. Tak jest z wodą i możesz. Ja teraz nie będzie mógł tego używać. A, no za zimą jest Maciej. Jeszcze. Ale to potrzebujesz inne osoby do tego, nie? Co tam się stało? Maciek, patrz na to! Co tam się stało? Spadło. Cała półka spadła, pani, pracownicy. Tutaj dyskusje trwają. Chipsy odkłada, bo Max ma tyle prezentów wybranych. Pokaż, co tu masz. Megafon, który zmienia... Poczekaj, chcę pokazać dokładnie głos. To, że tutaj trzeba tą część przeprowadzać, żeby nie dotknąć. Tu jest taka gierka. Przyciska się środkowy przycisk i tu się w kolejności jakieś świadełka zapalają i potem on musi tak samo. No i wybrał sobie teraz garaż, ale musiał z czegoś zrezygnować, no i z chipsów zrezygnował. Taki garaż z autkami w komplecie i helikopterem, jest winda, pierwsze piętro, drugie. Tyle prezentów ty od Maćka dostajesz? Jeny, wow. Cztery prezenty. Maciek. No dobra. Cztery prezenty, Maksiu. To weźmie wszystko? Czy to pomóc ci? Pomogę ci. Ja wezmę te z góry. Tak. Trzymaj te duże. I idziemy już, co? Czy, tak. Czy jeszcze nie? No idziemy. Dobrze. O, Maciek jest na małych dzieci. Maciek z Maxem są alejkę dalej. Ja robię Maxowi niespodziankę i ja mu te chipsy wezmę. Gdzie one są? Już mam. Się ucieszy. Makes me wonder. Zaraz jak usiądziemy w McDonaldzie, to będziemy oglądać, dobra? Ale mama, oczyszmy. Chyba potrzeba będzie baterię. Oczyszmy. To jeszcze od razu ci nie ma. No trzeba baterię, no. Albo w domu mamy, albo dokupimy jeszcze. Jesteśmy już w McDonaldzie. Maciek poszedł zamawiać. Maksiu tak się cieszy. Taka radość. Taki fajny dzień dzisiaj, nie? Tak. Taka radość. Nikt nie może tego zobaczyć. Maksiu kazał nam się przesiąść. On tutaj w gierki gra. No ale on dzisiaj rządzi. Jego dzień, więc okej. Okay. Maciek przyniósł nasze zamówienie. Jest mleko dla Maxa. Mayo chicken ty wziąłeś? Tak, ja wziąłem jeszcze. Tutaj jest mój Big Mac. Maciek kawę ma. Tu jest moja cola. Tutaj Maxa... To co, cipretki jeszcze? Dobra, poproszę. Tu jest Maxa zestaw. Nuggetsy. Frytki i tutaj jakaś zabawka. I tu jest jeszcze Corta Ponda. I frytki tam są, dwie porcje. I Maciek ma jeszcze kolę.
No to smacznego dla nas. Smacznego. Maksiu, a ty widzisz, że jedzonko już mamy? On taki zapatrzony w grę. Tam z chłopcem obok sobie grają chyba w tą samą. Nie mogę nic do ciebie mówić. Jak będziesz się bawił, proszę bardzo. Pierwsze baterie włożone. O, tu taśma odwalona. Aha, ale może trzeba tam włączyć, Maksiu. Nie, ja już włączyłem. No dobra, to spróbuj. Chyba nie włączyłeś. Wow! O, musisz postawić na stole i nie dotykać. Czy ty chcesz specjalnie dotykać? No, nie chcę. Tak, staraj się przełożyć to. O! No i nie możesz teraz do... O! Nie możesz dotknąć. O! To trudno bardzo. O! Maksiu dostał kartę od Maćka. Wow. Co to jest napisane? No chodź, przeczytamy. Wszystkiego najlepszego, Maksiu. Mam nadzieję, że wszystkie twoje marzenia się spełnią i wybierzesz sobie jakiś fajny prezent ode mnie, Maciek. I tu narysował chyba Maksia. Tutaj zobacz, co to ma być. Jakieś gwiazdki, baloniki, a tutaj... Lód. Nie, to może to są te twoje popersy, co strzelałeś, co? O, tak. No i co, wybrałeś sobie fajny prezent od Maćka? Tak. Tak? Bo ja wam nie mówiłam, że Maciek z nami do domu z McDonalda nie wrócił. On pojechał do centrum i na siłownię chciał iść. Także on, ale mówił, że gdzieś za 2,5 godziny wróci jakoś tak. Proszę. Tu musisz włączyć z boku. Z drugiej strony. Tutaj przełączyć. I teraz. Ujemy! Mama. Mama. Jaki głosik. Cio. A przyciśnij jakiś przycisk z boku. Mama. Ojeny, to jest do składania. A tu my nikogo nie mamy w domu. Ani taty, ani Maćka. Ale ty jesteś. No ja jestem. O, tu jest instrukcja, jak składać. Ta-dam! Jestem bardzo dumna z siebie. Złożyłam cały garaż, tylko jeszcze naklejki zostały. To już Max sobie z Maćkiem te wszystkie naklejki poskłada. Powiem wam, że bardzo fajny to jest ten garaż, naprawdę. I też. Jest 1, 2 i on może iść tutaj na górę i wiedzie. Spójrz na dół go. I patrz, on jeżdża tutaj i na dół. Przyszłam tutaj na chwileczkę do butiku, bo chcę wam pokazać trzeci prezent, jaki Max od nas dostanie, jak Wojtek wróci z pracy. A Wojtek będzie dosłownie za 40 minut w domu i to będzie jedno wielkie zamieszanie. Jeszcze w międzyczasie muszę Maxa wykąpać. Także pomyślałam sobie, przyjdę tutaj, bo tutaj mam go ukryty. I wam pokażę, co to jest. O, tutaj to mam w torebce. I jest to, zobaczcie, jaka gra. To jest coś niesamowitego. To jest taka toaleta. Tutaj się naciska spłuczkę i z boku wylatuje kostka i pokazuje cyfrę i to jest przyssane do toalety i tyle, ile pokazała kostka, tyle razy tym się rusza i albo kupa wyskoczy, albo nie wyskoczy. Nigdy nie wiadomo, na kogo trafi się i właśnie ta kupa tutaj jest ukryta w spłuczce i ona wyskakuje. Jest to bardzo śmieszna gra. O, zobaczcie, widzicie? Tutaj jest przyssane, tutaj się kostkę uruchamia, a potem tym się rusza. I ta kupa stąd wylatuje. No idę. Wiecie, że przyszedł za mną do góry Max
i ja na szybkiego wszystko chowałam, tak się przestraszyłam. W każdym razie to, co Wam pokazałam, na Amazonie kupiłam. Zresztą tamte domino też. To Wam może linki zostawię w opisie pod filmem, bo naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo śmieszne. Myślę, że i dla młodszych, i dla troszeczkę starszych bardzo śmieszna gra. No i wiecie co? Będę chyba się na dzisiaj nie będę się żegnać, bo Maciek był w Home Bargain jeszcze raz, wrócił potem, jak byliśmy w McDonaldzie i kupił coś. I tam chyba fajny kolagen kupił, to może Wam od razu go pokażę. Tutaj jest siatka ze sklepu, rozpakuję wszystko. No i to są całe zakupy. To jest ten kolagen i sprawdzał Maciek. I ten kolagen ma bardzo dużo kolagenu. 10 000 mg. Kwas hialuronowy 25 mg. I wiecie co? On był w bardzo dobrej cenie. On kosztuje 5,99 tylko. Naprawdę dobra cena. Tutaj jest odżywka. Ona kosztuje, czekajcie, bo ja tutaj mam różne paragony, ona kosztuje 19,99. Kupił Maciek też dwa opakowania kabanosów, funta 79 za jedno opakowanie i brownie, przepraszam za ten hałas, ale no cóż, Maksia dzień dzisiaj, takie brownie proteinowe i chyba Maciek mówił, że dużo białka mają i one były po 89 pensów i tu kupił jeszcze takie, to są tabletki do rozpuszczania w wodzie, witaminy i elektrolity i to kosztowało 4,99. No i tak, i to wszystko. Co ty widziałeś w torbie? No bo to mama ci przywiozła do szkoły taki prezent. Patrz, to jest pociąg. Ja cię nie mogę. A wiesz co to jest? To jest domino z pociągiem, który sam będzie ustawiał klocki. Miałeś, ale popsuł ci się, pamiętasz? Tak. I teraz nowy masz. Jakie wysokie to jest. Takie wysokie, a w środku jest aż 180 klocków do ułożenia. Bardzo dużo. Maksiu chciał coś Wam jeszcze powiedzieć? No nie pamiętam. Po prostu nie wiem, jak to powiedzieć. No to nie. Tak jak myślisz, powiedz. No nie wiem. Powiedz dziękuję. Dziękuję. Za co? Dziękuję. Dziękuję za wszystkie życzenia. O, Maksiu, dziękuję Wam za wszystkie życzenia. Cały dzień dzisiaj napływają życzenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bardzo dziękujemy. Ja mówiłam Maksiowi, teraz mu będę wszystkie pokazywać. Bardzo, bardzo wszystkim ciociom i wujkom YouTube'owym dziękujemy. Tak, Maksio? Tak. I na Facebooku, na Instagramie. Wszędzie. To jest, no naprawdę, to jest coś niesamowitego. Pomachasz? Pa! Buźka. No dobra, kochani, będę się na dzisiaj z Wami żegnać. Były to dwa bardzo fajne dni, wczoraj i dzisiaj. Wczoraj był troszeczkę stresujący, no bo wiecie, przygotowywałam się do tych urodzin i też ja zawsze się stresuję, jak to wyjdzie. Wyszło wszystko bardzo fajnie, Maksiu szczęśliwy. Także co? Jeszcze dzisiaj będziemy świętować, jak Wojtek wróci, no ale Max to już, wiecie, końcówka jego dnia została, bo musi iść niedługo spać. My z Wojtkiem odetchniemy, on po pracy, a ja po tym dniu. Także bardzo Wam dziękuję za spędzenie tych dni razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia już niedługo w kolejnym vlogu. Pa, buziaki!